Cześć! Ten odcinek powstał dzięki pomysłowi jednego z widzów, za co serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, aby w komentarzach pod tym filmem napisać Wasze pomysły na odcinek, ponieważ ten najciekawszy zostanie nagrodzony koszulką Teamu Globalistów. Także naprawdę warto. To tyle. Dzięki wielkie i przejdźmy teraz do odcinka. My jako Polacy od zawsze próbujemy znaleźć w historii te momenty, które świadczyć miałyby o naszej mocarstwowej pozycji. Dla pewnej części społeczeństwa takim świadectwem byłoby posiadanie zamorskich terytoriów. Jednak nasze państwo zdobyło co najwyżej niewielkie skrawki terenu, takie jak chociażby Tobago czy kawałek Gambii. Jednak formalnie były to terytoria zdobyte przez naszego lennika, jakim była Kurlandia. Czyli w zasadzie z inicjatywy polskiego króla, czy też polskiej szlachty, nie udało się zbyt wiele w kwestii kolonizacji osiągnąć. Pytanie nasuwa się jednak, czemu tak się stało, skoro Polska w momencie wielkich odkryć geograficznych i podboju była najsilniejsza w historii, a wiek XVI oficjalnie nazywany był Złotym Wiekiem dla Rzeczpospolitej. Otóż odpowiedzi na to pytanie można wypatrywać w wielu aspektach, jednak my w naszych rozważaniach skupimy się głównie na tych najbardziej przyziemnych. Pierwszą kwestią, o ile nie najważniejszą w tym wszystkim, było to, że Rzeczpospolita nigdy nie posiadała wystarczająco silnej floty morskiej. A próba jej stworzenia, chociażby przez Zygmunta II Augusta, w formie tzw. Związku Morskiego, była raczej kwestią doraźną, której głównym zadaniem było uczestnictwo w wojnie o Inflanty. Po starciu z jednostkami duńskimi, polski król postawił na rozbudowę floty i wtedy powstał pierwszy, nasz rodzimy galeon, pod nazwą Smok. Pech jednak chciał, że Zygmunt August zmarł w tym samym roku, a Stefan Batory miał na celu wykorzystać marynarkę Rzeczpospolitej głównie w wojnie z Gdańskiem. I tutaj warto jest się na chwilę zatrzymać, ponieważ to jest kolejny problem, który stał na drodze podjęcia prób kolonizacji przez nasz kraj. Gdańsk był w końcu największym i najbogatszym miastem Rzeczpospolitej w tamtym czasie. I to właśnie tam znajdował się port zdolny do tego, aby w przyszłości mogły wypływać stamtąd polskie okręty wraz z pierwszymi kolonizatorami. Zastanawiacie się zapewne, czemu właśnie do takiego starcia doszło. Już wyjaśniam. Gdańsk po uzyskaniu licznych przywilejów od Kazimierza Jagiellończyka, czyli niemal 100 lat przed wydarzeniami, o których mowa była chwilę wcześniej, ciągle dążył do jak największej niezależności, którą pogłębiała bardzo dobra sytuacja gospodarcza miasta, przez które w XVI wieku przepływały liczne statki handlowe. A mowa głównie o tych niderlandzkich. W tamtym czasie władcą Niderlandów był członek austriackiej dynastii Habsburgów, a w 1575 roku w Polsce doszło do podwójnej elekcji, gdzie szanse na to, żeby stać się następnym królem Polski, miał zarówno arcyksiąże Maksymilian II Habsburg oraz Stefan Batory wraz z Anną Jagiellonką. Ostatecznym rozwiązaniem tego sporu było pozostanie przy polskiej dynastii Jagiellonów, a królem został mąż Anny, Stefan Batory. Gdańszczanie ze względu na powiązania i interesy pozostali wierni habsburskiemu kandydatowi, ponieważ mogła to być szansa na uzyskanie jeszcze większych przywilejów, a Stefan Batory, zamiast spróbować rozwiązania pokojowego, zdecydował się na atak i oblężenie miasta. O ile armia Rzeczpospolitej była silniejsza i udało się rozgromić wojska gdańskie tuż pod miastem, o tyle przedarcie się przez fortyfikacje Gdańska zdawało być się niemożliwe, a konflikt i tak ostatecznie rozwiązano poprzez porozumienie. Jednak pech chciał, że Moskwa postanowiła wykorzystać naszą chwilową słabość i właśnie wtedy rozpoczął się ciąg dalszy wojny o Inflanty, a to w głównej mierze skupiło na sobie uwagę naszej dopiero co powstałej marynarki, jak i reszty armii. Konflikty uniemożliwiały wykorzystanie przez nas najlepszego momentu na uczestnictwo w podbojach kolonialnych, a następne lata także nie napawały optymizmem, tym bardziej z uwagi na to, że już niedługo później przyszło nam walczyć także chociażby ze Szwedami. Pytanie pozostaje jednak takie, co gdyby historia potoczyła się inaczej, a królem Polski zostałby przedstawiciel dynastii Habsburgów? Czy moglibyśmy liczyć na zdobycie kolonii, a co więcej powstanie polskiego imperium kolonialnego? G-
Generalnie rzecz biorąc, zwycięstwo nad Maksymilianem II Habsburgiem uwarunkowane było w głównej mierze przez jego śmierć, która nastąpiła niespełna rok po jego elekcji, przez co automatycznie nie było mowy o dalszym pogłębianiu tego konfliktu. Fakt faktem, przedstawiciel z dynastii habsburskiej mógł wprowadzić nasz kraj w erę kolonializmu, ponieważ dynastia zajmowała trony w takich państwach jak Holandia, Hiszpania czy chociażby w Królestwie Neapolu. A ten stan rzeczy powodował, że Rzeczpospolita mogła zmienić swoje aspiracje ze względu na wspólny habsburski interes, a to umożliwiłoby nam zdobycie kolonii. Port w Gdańsku idealnie nadawał się do tego przedsięwzięcia, ponieważ przez cały rok nie zamarzał, przez co statki mogły stamtąd płynąć do Niderlandów, a następnie w przysłowiowe nieznane, w celu tworzenia polskich kolonii. Gdyby udało nam się tego dokonać, nasza polityka nie ograniczałaby się tylko do wschodu i północy, przez co automatycznie moglibyśmy stracić chociażby Inflanty, odbijając to sobie jakimś zamorskim terytorium. Jakby nie patrzeć, Rzeczpospolita Obojga Narodów potęgą kolonialną była, jednak nasza kolonizacja nie opierała się na odległych zamorskich dzikich ziemiach, a na zdobywaniu pustkowi na wschód od naszych granic, a polska ekspansja niestety głównie w tą stronę szła już od wieków. Gdyby jednak nasza historia potoczyła się inaczej, a relacje z Habsburgami weszłyby na zupełnie inny poziom, faktycznie moglibyśmy liczyć na zdobycze terytorialne z dala od Rzeczpospolitej. Warto jest mieć tutaj na uwadze fakt, że nasza flota w XVI wieku była bardzo słaba, a próba jej reformacji na przestrzeni XVI i XVII wieku odbywała się bardzo mozolnie. Jeśli chcielibyśmy wcześniej konkurować z takimi państwami jak chociażby Wielka Brytania, czy dajmy na to Portugalia, musielibyśmy porozumieć się w tej sprawie z habsburskimi kolonizatorami, przez co z pewnością nie bylibyśmy w posiadaniu największych kolonii. Aczkolwiek jest parę miejsc, które mogłyby znaleźć się w naszej strefie wpływów. Tym bardziej, że niemal 100 lat później, po omawianych przeze mnie wydarzeniach, księstwo Kurlandii jako polskie Lenno w dalszym ciągu było w stanie zdobyć dla siebie kawałek Gambii oraz Tobago. A warto jest mieć tutaj na uwadze fakt, że możliwości Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Złotym Wieku były zdecydowanie większe. A świat jeszcze przed XVII wiekiem miał sobą do zaoferowania bardzo dużo, przez co miejsc możliwych do skolonizowania nie brakowało. Nasza ekspansja skupiłaby się najprawdopodobniej na obszarach względnie bliskich Rzeczpospolitej, tak aby trasa biegła raczej wzdłuż Europy, a następnie Afryki, ponieważ to umożliwiałoby podróż po w miarę bezpiecznych wodach, kontrolowanych w głównej mierze przez Habsburgów. Z tego też powodu nasze kolonie znajdowałyby się najprawdopodobniej na zachodnim wybrzeżu Afryki, a należałyby do nich tereny Gambii, Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Gany. Podbój tych ziem przyniósłby nam największe korzyści finansowe ze względu na mnogość występujących tam przypraw, które w XVI wieku musieliśmy ściągać od państw zachodnich, a były one bardzo drogie. Patrząc jednak na to od innej strony, posiadanie zamorskich terytoriów wiązałoby się z nowymi konfliktami oraz kosztami, ponieważ wraz z postępowaniem kolonizacji państwa takie jak Francja, Anglia, Hiszpania, Portugalia czy Holandia toczyły ze sobą zaciekłą walkę o chociażby najmniejszy kawałek spornego terytorium. Dlatego nas to też by nie ominęło. A warto jest mieć na uwadze fakt, że końcówka wieku XVI i wiek XVII przyniosły Rzeczpospolitej Obojga Narodów masę wojen, które ostatecznie zakończyły się dla nas rozbiorami i zniszczeniem naszej gospodarki, która po dziś dzień nieco odstaje od tej zachodniej. Jednak wielu z nas ma w głowie fakt, że państwa na zachodzie miały kolonie, które przez długi czas podtrzymywały je na znaczeniu. Prawda jest jednak taka, że patrząc chociażby na dzisiejszą Portugalię, czy też Hiszpanię, zasadniczo nie widać tego, co kolonie im dostarczały, a bogactwo najwyraźniej i tak można zaprzepaścić. Pewne jest natomiast to, że moglibyśmy przenieść naszą kulturę w inne części globu, tak samo jak miało to miejsce w przypadku Portugalczyków i Hiszpanów, ponieważ ich języki często pozostawały oficjalnymi językami państw, które wcześniej były ich koloniami. Czysto teoretycznie, podobna sytuacja mogłaby zaistnieć chociażby w przypadku Polski,
A to mogłoby być całkiem ciekawe zjawisko. Kiedy wybierając się w podróż chociażby do Gambii, nie musielibyśmy obawiać się barier językowych. A co więcej, może tam, w przypadku rozbiorów, kontynuowane byłoby państwo polskie. Takie scenariusze można by układać godzinami. I przypuszczam, że temat polskich kolonii pojawi się jeszcze nieraz na kanale. A jeśli interesują Was też inne tematy, które można byłoby przeanalizować w serii Co Gdyby, to pamiętajcie o napisaniu komentarza z pomysłem. Oceńcie też, czy Rzeczpospolita Obojga Narodów faktycznie mogła stać się potęgą kolonialną i czy byłoby to dla nas opłacalne. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z powrotu serii Co Gdyby. Okej, to by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć.